i nagle zauważyłam właśnie wiadomość, że koniec serialu. Byłam w szoku, szczerze mówiąc, bo my naprawdę mieliśmy przecież zaplanowane jeszcze, w planie było kilka sezonów. Czy to był pierwszy pocałunek? Możliwe. Bardzo możliwe. I czy ty pamiętasz, ile osób stało między kamerą? Zazwyczaj to były same najpotrzebniejsze osoby. A to w ogóle hit sezonu, więc hit sezonu, cała chyba obsada się zebrała za tą kamerą. Pewna osoba chciała odkupić ode mnie moją zużytą bieliznę. Naprawdę? Tak. Kochani, pytanie, czy bylibyście w stanie odegrać tę scenę raz jeszcze? Aktualnie nie, gdyż ja posiadam dziewczynę. Cześć, ja nazywam się Monika Maszkiewicz i jestem dziennikarką portalu Świat Gwiazd, a dzisiaj gośćmi w naszym studio są Emilka Dankwa i Mateusz Pawłowski. Cześć. Cześć. Cała Polska pokochała Was za rolę Zosi i Kacperka w serialu Rodzinka.pl. Od czasu wstrzymania tej produkcji minęło już całkiem sporo, więc dzisiaj oczywiście dowiemy się, co u Was słychać, co porabiacie, jakie macie plany na przyszłość, ale najpierw chciałabym zacząć od samego początku, czyli jak to w ogóle się zaczęło i jak wspominacie tę przygodę. Emilko, może zacznij ty. Wspominam ją bardzo dobrze i od tego zacznę, że naprawdę cała obsada, nie tylko aktorzy, ale te osoby, których też nie widać, bo są za kamerą, a są równie ważne, naprawdę sprawiła, że ta cała przygoda była jeszcze lepsza. Zawsze powtarzałam, że na planie rodzinki była taka naprawdę rodzinkowa atmosfera. Myślę, że Mateusz się zgodzi. Nie, ja się nie kłócę z tym. Sama prawda. No, zawsze było naprawdę bardzo miło. Przyjeżdżałam tam z przyjemnością. Też często było tak właśnie, że gdy tylko się dało, to na przykład dostawałam możliwość przyjechania po jakimś ważnym sprawdzianie, na przykład, jeśli tak się to dało zorganizować. Więc ja to wspominam bardzo miło. Mateusz? Nie, naprawdę, jeśli chodzi o plan rodzinkowy, tak jak ogólnie rozmawiałam z osobami z planu, czy też aktorami, to właśnie według chyba praktycznie każdej osoby nasz plan charakteryzował się tym, że po pierwsze nie mieliśmy tak dużo opóźnień, tak naprawdę zazwyczaj byliśmy na czas, a nawet kończyliśmy przed czasem, tak. A wydaje mi się, że osoby pracujące na przykład na planach filmowych to jest coś niespotykanego. To jest naprawdę jeden duży, a to po drugie produkcja strasznie nam chodziła na rękę, jeśli chodzi o szkołę w moim przypadku, czy też właśnie tak jak Emilka opowiadała, to zawsze jeśli chodzi, czy potrzebujemy jakiś sprawdzian, zaliczyć jakiś przedmiot, jeśli chodzi o jakąś frekwencję, to zawsze jakby plan, w sensie plan. Produkcja próbowała wszystko dostosować po nas, więc jesteśmy bardzo wdzięczni. Jesteśmy bardzo wdzięczni, że dostaliśmy też taką szansę. Ja na przykład bardzo dobrze to wspominam. Do tego łączenia serialu ze szkołą jeszcze wrócimy, natomiast pytanie, jak wy się w ogóle znaleźliście w tym serialu? Czy to był casting? Ja zostałam zaproszona na zdjęcia reżyserskie. Miałam wtedy tak 6, może już 7 lat. Byłam tam ja i jeszcze kilka innych dziewczyn. Pamiętam trochę z tego castingu, ale oczywiście nie jestem w stanie powiedzieć, czemu akurat ja zostałam wybrana. Może czym... Jestem zdania, że bardzo ważna jest taka chemia na castingu. Jeśli powstanie między ludźmi, to bardzo możliwe, że wtedy coś z tego będzie. No i tutaj się udało. Pytanie, czy to było twoje marzenie, czy może zaprowadzili cię tam na te zdjęcia rodzice? Wiemy, że w przypadku takich dziecięcych karier, to rodzice mają bardzo duży wpływ na to, co się dzieje. Mają duży wpływ, ale u mnie na szczęście nie rządzili tym, co ja mam robić. I zawsze, jeśli pojawiała się propozycja wzięcia udziału w jakimś projekcie, to pytali tam Emilko, czy chciałabyś wziąć udział w... No i tu padała nazwa. Jeśli nie chciałam, to po prostu nie brałam. I myślę, że dzięki temu tak dobrze to wspominam. Więc to, co robiłam, to robiłam dlatego, że chciałam. Maty, jak było u ciebie? No u mnie było trochę inaczej, bo zaczęło się po prostu od niewinnego oglądania telewizji na kanapie z rodzicami. Pamiętam, że poszukiwali dziecka w moim wieku na casting i ja jakby nie miałem nigdy praktycznie żadnego doświadczenia, oprócz jednego wystąpienia w programie Mini Szansa, bodajże jak miałem 3 lub 4 lata, taki program, gdzie małe dzieci śpiewały i dawały z siebie wszystko. Poszedłem w sumie na casting. Z tego, co pamiętam, casting trwał chyba 3 dni i w przeciągu tych 3 dni na rolę Kacperka przewinęło się kilka tysięcy dzieci. Pamiętam, że ja przyszedłem z moimi rodzicami naprawdę chyba spóźnieni, może 30 minut przed końcem ostatniego dnia. I zabawna jest w sumie historia taka, że jak właśnie czekam na korytarzu i reżyser Patryk Joka przychodzi przez korytarz, zauważył mnie i od razu się zapytał, czy chciałbym wystąpić w serialu, a aczkolwiek miał wtedy
6 lat i nie wiedziałem, co znaczy słowo serial, bo byłem przekonany, dziecko uparte, chcę grać w filmie, nie w serialu. Odpowiedziałem, że nie na samym początku, więc odmówiłem początkowo wystąpienia w serialu, ale jakby po chwilowym namyśle i przekonaniach ze strony rodziców zostałem namówiony, w sensie namówiony. Podjąłem tą właściwą decyzję i w sumie tak naprawdę przeszedłem do kolejnego etapu castingu, gdzie siedzieliśmy na takiej kanapie, bodajże 2-3-piętrowej, gdzie właśnie była taka topka Kacperków, jeśli chodzi o rolę. I tym samym chyba zostałem uznany za najlepszego kandydata do tej roli. Tak jak powiedziałeś, na tym castingu było mnóstwo dzieciaków, kilka tysięcy, no to robi wrażenie. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, dlaczego to akurat ciebie wybrano? To w sumie naprawdę się zastanawiałem nad tym, dlaczego akurat mnie wybrano spośród tych wszystkich dzieci. Ale tak jak często rozmawiałem w sumie z Patrykiem Jąką, gdyż wydaje mi się, że on miał ten taki decydujący głos z wyborem, kto zostanie przydzielony do danej roli, to wydaje mi się, że stawiał on głównie na taką naturalność. Mm-hmm. Że jakby on chciał takie najbardziej naturalne dziecko, które nie będzie wymuszało niczego w sobie, ale po prostu widział może coś wtedy we mnie takiego, co idealnie pasowało wtedy do roli Kacperka. Ten serial oglądała cała Polska i to wiąże się z niebywałą popularnością. Czy byliście szkolnymi gwiazdami? Ciężko powiedzieć w moim przypadku, gdyż u mnie, jak ja byłem w swojej szkole i moja szkoła była jakby taka sama od zerówki, to jakby wszyscy mnie znali przed wystąpieniem w serialu, więc wydaje mi się, że większość osób traktowała mnie w sumie jak normalną osobę, wiadomo, te nowe klasy, czy na przykład klasy gimnazjalne, z którymi wcześniej nie miałem do czynienia, wiadomo, trochę traktowało mnie inaczej, bo wow, Kacperek chodzi do mojej szkoły, ale przynajmniej w mojej szkole nie odczuwałem tego tak bardzo, jakbym odczuł może w naprawdę większej szkole. Nie wiem, jak Kamila. A u mnie... Pamiętam takie sytuacje, kiedy wiele razy robiłam sobie zdjęcie z jakimiś uczniami na korytarzu, czy podpisywałam autografy. Często to były czasami młodsze, czasami starsze klasy, różnie w sumie. I taki największy, że tak powiem, nawał tego wszystkiego był zawsze w nowej szkole. Wiadomo, ja chodziłam tam do jakiejś tam szkoły, to wtedy jak już to się zaczęło toczyć, to wtedy wiadomo, wszyscy się zorientowali, że to ja. I też, tak jak Mateusz powiedział, te osoby, które mnie znały, no to tam nie robiły sobie specjalnie nowych zdjęć ze mną, bo już miały jakiś tam plus, mnie znały. Ale jak potem zmieniłam szkołę, to te pierwsze tak dni, tygodnie, to były takie, że tak czułam spojrzenia i ci ludzie podchodzili z czasem właśnie z pytaniem, czy to ja. W liceum też, no myślę, że to było odczuwalne, ale dla mnie to jest bardzo przyjemne i myślę, że nie skłamię się, powiem, że nigdy nie odmówiłam żadnego zdjęcia, autografu czy kontaktu z nikim. Pytanie w mojej głowie rodzi się jeszcze takie, czy kiedykolwiek wam się oberwało, bo jak wiemy, sława ma bardzo wiele plusów, ale zdarzają się też minusy. Niektórzy nie są w stanie zaakceptować tego właśnie, że nie wiem, że jesteście popularni, że macie trochę inne życie, że macie specjalne traktowanie, bo na pewno też jeśli chodzi o szkołę, gdzieś nauczyciele musieli zaakceptować. Chociaż tutaj bym chciała tak wtrącić, że właśnie jeśli chodzi o takie specjalne traktowanie, to przynajmniej u mnie, nie wiem jak u ciebie, zaraz sobie powiesz, ale u mnie czegoś takiego raczej nie było. Czasami niektórzy nauczyciele wiedzieli, co robię, ale żeby to mi umożliwiło, nie wiem, bycie nieprzygotowana na kolejny dzień, to takich sytuacji nie było. Ja zawsze musiałam być tak samo przygotowana jak cała reszta uczniów, no więc w tym przypadku nie miałam ułatwienia, ale myślę, że to też czegoś uczy. W sensie ja bym w mojej szkole nie nazwał tego specjalnego traktowania. Pamiętam, że zawsze jeśli miałem jakby plan w trakcie szkoły, to zawsze jakby przychodziłem do moich nauczycieli czy dyrektora i informowałem wcześniej o danej sytuacji. Tak. I po prostu zazwyczaj prywatnie się umawiałem z nauczycielami na konkretne zaliczenia, ale to nie było na przykład tak, że dostawałem jakieś łatwiejsze sprawdziane, czy nie pisałem jakichś kartkówek dlatego, że nie wiem, po prostu byłem kim byłem. Zawsze jakby, kiedy na przykład przychodziłem do szkoły, była jakaś niezapowiedziana kartkówka, to byłem traktowany tak jak reszta. Ale w moim przypadku moja szkoła o tyle była bardzo pozytywna, że po prostu szła mi na rękę, jeśli chodzi o te zaliczenia, jakby była gotowa dawać mi te zaliczenia w innych terminach niż reszta, dlatego że czasami właśnie planu nie dało się przenieść, albo niektórych scen zamienić na inny dzień, więc naprawdę jestem za to wdzięczny, że jednocześnie i produkcja, i szkoła chciała mi pomóc jak najlepiej, żebym zdał tą edukację dobrze. To jest super, o czym mówisz i też wnioskuję, że ty faktycznie z wyprzedzeniem informowałeś tutaj w szkole, słuchajcie, mnie tutaj i tutaj nie może być, bo mam wtedy plan, ale wtedy też inaczej się podchodzi do człowieka, niż gdybyś po prostu zawalał szkołę
i dopiero pod koniec roku, tak, w czerwcu się obudził się, że musisz poprawić oceny albo nadrobić frekwencję, prawda? Tak, ja też się to zawsze starałam, robiłam zawsze, że informowałam właśnie, czemu mnie nie będzie i kiedy, no bo często to były sytuacje niezależne od nas. Mhm. Jak była scena zbiorowa, nie wiem, 20 osób i wszystkim pasował, nie wiem, piątek, 12, no to nie przesuniemy sceny dlatego, że nie wiem, z jakiejś sprawdzian gdzieś, tak? Czasami się nie dało. Ale jakoś się to udawało ostatecznie. Mhm. Pytanie, czy wasze postacie oddawały wasz charakter w rzeczywistości, czy może były skrajne różnie? Ja byłem o wiele grzeczniejszy prywatnie. Okay. Niż w serialu. Nie byłem takim wrażliwym, jak przynajmniej w domu. Na pewno w początkowych latach. Może jak zacząłem dojrzewać troszeczkę bardziej, zacząłem rozrabiać, jeśli odchodzi, ale na pewno nie było czegoś takiego, że musiałem grać. Bardziej ta rola przychodziła do mnie naturalnie, ale jeśli chodzi o taką jedyną różnicę, jaką sobie przypominam, to że byłem na pewno mniejszym rozrabiaką prywatnie. Ja pamiętam, chyba wszyscy pamiętamy twój diaboliczny śmiech. Przecież to był po prostu taki złowrogi Kasperek, że ja mówię, gdzie z tego maleństwa po prostu nagle wydobywa się taki głos. Tak. Rozumiem, że w życiu prywatnym tak się nie śmiałeś? Czy to było wymuszone, czy właśnie... Jeśli chodzi o ten kosmiczny śmiech, całe powstanie tego, to tak naprawdę wyszło to przypadkiem, gdyż w ogóle to nie było zrobione tak naprawdę na rzecz planu, tylko ja to miałem wcześniej. I ja, zaadaptowali to do roli Kacperka. Tak, i zaadaptowali to do roli Kacperka. To jakby ja przyniosłem to do roli, nie jakby rola wymagała tego ode mnie. Okej, jasne. Czy dzisiaj też tak się śmiejesz? Nie, już niestety nie potrafię. Już bodajże 4 lata tego nie robiłem, więc chyba no się... to trzeba, wiesz, poświęcić, sobie. Może kiedyś. A to jaka ja byłam, czy ja grałam Zosię? W sensie, ja mam wrażenie, że ja zawsze byłam taka trochę wygadana. I może nie wpadałam tak w prawdziwym życiu do każdego zdania, że moja mama mówi, chociaż moja mama jest dla mnie autorytetem. Ale mam wrażenie, że bywałam jednak grzeczniejsza i może mniej zaziorna, chociaż trochę w tej Zosi we mnie jest cały czas. Nie oszukujmy się. A Tomek, co ciacha? Gadamix. Ej, mieliśmy się uczyć, bo twoje małe to nie przeżywało. To zatrzymajmy się teraz przy końcu rodzinki.pl. Wiemy wszyscy z mediów, że to było drastyczne cięcie. Zresztą pani Małgorzata Kurzuchowska, zarówno i Tomasz Karolak także wypowiadali się na ten temat, że zamknięto serial z dnia na dzień. Pytanie, jaka była wasza reakcja i czy pamiętacie w ogóle ten dzień? Pamiętam, byłam wtedy w galerii z koleżanką. No i przeglądałam telefon i nagle zauważyłam właśnie wiadomość, że koniec serialu. Byłam w szoku, szczerze mówiąc, bo my naprawdę mieliśmy przecież zaplanowane jeszcze, w planie było kilka sezonów, ale także scenariusz był zapisany, to jeszcze na, już był po prostu gotowy, nie? Na jakieś odcinki kolejne. To było tak, że najdziwniejsze w tym wszystkim było to, że to nie jest tak, że zamknęli nagle serial przykładowo po zakończeniu sezonu, czy nawet przed jego rozpoczęciem, tylko w samym środku, jakby mieliśmy przygotowane sceny, wszystko, plan zdjęciowy. Z tego, co mi się wydaje, ja dostałem informację, jak byłem na feriach zimowych i dostałem po prostu SMS-a, że kończymy zdjęcia. Było wam przykro? No, bardzo. W sumie tak, jeśli... Coś się kończy. Tak, i to tak niespodziewanie, tak to takie wyrwane zostało. Bo gdyby, nie wiem, w połowie sezonu byśmy się dowiedzieli, że pod koniec tam właśnie tego sezonu już kończymy, to i tak by było przykro. Ale może się jakoś, nie wiem, przygotować, dokończyć wątki, pożegnać się tak odpowiednio. A tak to po prostu pewnego dnia stamtąd wyszliśmy, nie wiedząc, że już nie wrócimy. Znacie przyczyny tej decyzji? Nigdy nie dostaliśmy oficjalnej informacji. No w sumie tak, to prawda. Po prostu zawsze są jakieś domysły, teorie spiskowe, że jakiś aktor czegoś nie chciał, ale tak jak ja przedowo rozmawiałem z aktorami, tak, czy z Tomaszem Karolakiem, prywatnie, jakby pytałem się, jak to z ich perspektywy wygląda, to jakby nikt nie wychodził, tak jak czytałem na przykład w jakichś artykułach, że ludzie podejrzewali, że jakiś aktor chciał zakończenia serialu i chciał jakiegoś innego projektu, to czegoś takiego nie miało miejsca. Jakby wszyscy byli, chcieli to kontynuować i nikt nie wychodził z takiej inicjatywy. Część pewnie nadal chce. Też, tak. A teorie spiskowe wspomniałeś, więc oczywiście cię pociągnę za język. Aha. Z jakimi się spotkałeś? Pierwsza teoria spiskowa to... Dlaczego? Bodajże... Jeden z aktorów chciał zakończenia serialu, gdyż nie odpowiadało mu to, jak wyglądała sytuacja na planie i chciał lepszego projektu ze strony zarządu. A tak jak ustaliliśmy, plan podobno był w doskonałej atmosferze. Naprawdę, tak. Po prostu ja, no nie wiem, ja bym nie miała w ogóle na co narzekać, więc takiej opcji ja nie widzę.
No, ale stało się jednak, tak? Więc... No niestety. Tak jak powiedzieliście, widzowie domagają się powrotu. Zresztą powtórki cały czas są puszczane, bo nawet mi się czasami gdzieś tam jeszcze przewinie. Czy zdecydowalibyście się na to, gdybyście dostali taką propozycję? Ja tak. Jak najbardziej. Czyli się na pewno, jeśli przyszłaby na przykład telewizja i chciałaby wznowienia serialu, to ja bym chciał po prostu chociażby dokończyć cały ten projekt i żebyśmy mieli takie prawdziwe zakończenie serialu. Ja też bardzo chętnie bym się na to zgodziła. No próbowałam też coś z tym robić, tak, ale nie jest to takie łatwe. Ja bym nawet nie musiała czekać, aż tak powiem telewizja do mnie przyjdzie. Ja jestem chętna, żeby w ogóle to jakoś popchnąć, tylko jak mówię, to nie jest takie proste. Ale w tej chwili zaproponowałam Mateuszowi dołączenie do mnie na nagrywanie TikToków po prostu. Takich nawiązujących do rodzinki. Czyli zobaczymy was jako parkę. Różne sceny. Już jest kilka w ogóle. Zostałam TikTokową gwiazdą. Tak. Już jest kilka, będziemy nagrywali więcej. Tak? Tak, będziemy nagrywali więcej, Mateusz. Widzowie chcą. Ale właśnie mega mi też było miło, jak zobaczyłam odbiór, ponieważ wszystkie TikToki, które właśnie wrzuciłam z Mateuszem, które tam miały tematykę rodzinki, mają po kilka milionów wyświetleń. To znaczy, że ludzie chcą, tak? I to się podoba, więc jak się podoba, to czemu nie? Więc tak będziemy nagrywali więcej. Zastanawiam się, gdyby ta rodzinka.pl faktycznie wróciła, to jakby ona teraz wyglądała? Dziećmi już nie jesteście, nie? No nie. Chociaż tam w środku gdzieś myślę, że no tak. Zwłaszcza, że historii co do nastoletniego życia, ojejku, myślę, że pomysłów na scenariuszy by nie brakowało. Naprawdę, na pewno. To jakby życie by pisało te scenariusze. Nie trzeba tam było wymyślać jakichś, nie wiem, jakichś dziwnych, nienormalnych historii, tylko to były takie prawdziwe z życia wzięte. Więc wystarczy się rozejrzeć i ma się scenariusz na sezon prawie, że... Znaczy wiem, że to nie jest takie łatwe, ale jestem pewna, że byłyby pomysły. Jasne. Mati, wracając do tych teorii spiskowych odnośnie zakończenia planu rodzinki.pl, ja słyszałam, że tego chciała władza. Podobno. Szczerze nie wiem. Jakby ja w pewnym momencie, jak właśnie słyszałam o zakończeniu rodzinki, to miałem takie, okej, sprawdźmy, co mówi internet i z tego, co się doszukałem, to nie ma jakby żadnej oficjalnej odpowiedzi, dlaczego, kto i czemu. Tak, możesz się tego domyśleć, że to gdzieś od kogoś z góry wyszło. Tak, w sensie nawet jak rozmawiałem chociażby z produkcją, jakby jak jeszcze nagrywaliśmy rodzinkę.pl, to nawet nie była to, tak jak niektórzy podejrzewali z zarządu, jest to jakaś kwestia finansowa. Z tego, co jak rozmawiałem właśnie z osobami z produkcji, no to jeśli chodzi o kanał TVP2, to byliśmy pod względem oglądalności zazwyczaj na drugim miejscu, zaraz za M jak Miłość. I wydaje mi się, że... A bardzo często byśmy i wyżej. I czasami nawet wyżej, ale jakby o tych ostatnich sezonach, to jakby M jak Miłość, wiadomo, dominuje serial kultowy i potem byliśmy my, więc nie wydaje mi się, że nawet mogła to być jakaś kwestia finansowa. Tak, szczególnie, że nie dość, że byliśmy wysoko cały czas, to jeszcze ten serial sam na siebie zarabiał. To nie jest tak, że trzeba było w niego wkładać nie wiadomo ile pieniędzy, i tylko po prostu on sam na siebie zarabiał, był rentowny, przynosił więcej, więc jasne. No już pozostawmy do domysłu sens tej decyzji. Serial był emitowany w stacji TVP, tak jak powiedzieliśmy, a wielu artystów, aktorów, muzyków przeciwstawia się w dzisiejszych czasach tej stacji. Czy to dla was jest także problemem? Ja się staram tego nie łączyć ze stacją. W sensie dla mnie to serial, który leci na jakimś kanale, nie równa się poglądy polityczne związane z tym kanałem. Więc ja w ogóle nie jestem fanką i takiego jakiegoś zagłębiania się w politykę, szczególnie właśnie publicznie, ale też nie lubię takiego łączenia czegoś. No na jakiejś stacji to musiało lecieć, tak? Jasne. Mati, jak jest u ciebie? W sumie ciężko mi to powiedzieć, bo ja się jakby wycofałem trochę. To wydaje mi się, że każdy zauważył z życia takiego publicznego, medialnego bym raczej powiedział, więc nawet niezależnie od tego, jakie były moje poglądy prywatne na temat stacji, czy nie. Wiadomo, wydaje mi się, że nie każdemu, może, no w sumie powiedzmy, nie każdemu podoba się to, co czasami dzieje się jakby na kanale TVP, ale czy jeśli bym dostał propozycję wystąpienia w jakimś serialu, który uważałbym za wartościowy, ciekawy, czy chciałbym brać w nim udział, no to na pewno bym się zastanowił. To nie byłoby tak, że od razu bym wziął, bo załóżmy projekt mi się podoba, tylko chciałbym się zastanowić, co byłoby dla mnie ważniejsze. Czy moje jakieś wewnętrzne przekonania, czy to, co bym zrobił w ramach tego projektu.
Jasne. Ty, Mati, skończyłeś 18 lat. Pytanie, czy pójdziesz na wybory? Ja 19. Nie, no, jak najbardziej. Chcę iść na wybory i uważam, że każdy, jakby nawet osoby, które nie interesują się polityką, uważam, że powinny pójść na wybory, żeby chociaż mieć takie poczucie, że mogą coś zrobić w tym państwie, tak? Że chcemy coś zmienić, jeśli chcemy coś zmienić i podejmować jakieś decyzje w związku z tym. Zatrzymajmy się teraz przy kultowej scenie z serialu Rodzinka.pl. Kacperek uczy się całować. Tak myślałam, że to będzie ta... No, dostaniemy nią pytania czasami nadal. Pytanie, jakie emocje wam towarzyszyły, bo wy byliście wtedy naprawdę dziećmi. Czy to był pierwszy pocałunek w waszych życiach? Możliwe. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe. Ja pamiętam, że bardzo się wstydziłem, byłem wstydziony. No, ale ja trochę też. W sensie, bo nawet jeśli ja na przykład nie byłam wstydliwa, no to jednak jest to coś takiego, co spowodowało, że trochę wtedy byłam. W sensie, może z perspektywy, nie chcę teraz nic mówić złego, po prostu wiadomo, z perspektywy mieliśmy bardzo fajną produkcję i plan i jakby opiekował się nami, ale w ogóle taka, nie wiem, wizja tego, że jakby jest taka scena i jakby robisz to, jakby cię nagrywa i musisz to powtarzać, masz takie okej, czy jakby na pewno jestem gotowy gdzieś wewnętrznie, ale jakby ja zrobiłem to, czułem się w sumie, nie miałem żadnych jakichś wyrzutów sumienia. No, ale pamiętam, jak siedzieliśmy na tym łóżku i czy ty pamiętasz, ile osób stało tak, z kamerą? Zazwyczaj to były same najpotrzebniejsze osoby, a to w ogóle hit sezonu, więc cała chyba obsada się zebrała za tą kamerą. I nie dość, że my i tak trochę zestresowani tam siedzimy, tak patrzymy na siebie, że no dobra. A tu wszyscy tacy No myślę, że to dodawało jeszcze dodatkowego stresu w takiej sytuacji. Trochę tak. W sensie tak myślę, znaczy nie pamiętam tego jako jakiegoś, nie wiem, nieprzyjemnego doświadczenia, ale był taki trochę stres i wstyd, wiadomo, no. Mieliśmy wtedy, ile, 7-8 lat? Coś takiego. No, posadzili nas przed kamerami, stała za nimi mnóstwo ludzi i kazali nam się całować, więc tak. To zobaczmy teraz tę scenę. Jak? Cóż ma suche usta? Suche? Tak, no i oddech nie powala. Kochani, pytanie, czy bylibyście w stanie odegrać tę scenę raz jeszcze? Aktualnie nie, gdyż ja posiadam dziewczynę. Więc... I byłaby zazdrosna? W sensie nawet nie tylko, że zazdrosna ona, ale ja nie czułbym się to z tym tak do końca nie dobrze. W sensie jakby odegrać scenę tak bez powodu, to raczej to nie. Ale jeśli na przykład jest jakby film i rola tego jakby wymagała, no to, to jakby jest co innego w tym to przypadku. To jest ważne rozdzielenie takie rozdzielenie, tak. Bo to wtedy jest już praca. Tak. A teraz jesteśmy na wywiadzie w sytuacji, kiedy jesteście sobą, a nie... Aha, nie jesteśmy w roli. I Kasperka, tak, no. No właśnie. Tak. Dlatego ja bym odmówił, jeśli to nie byłaby scena. Jasne, ja szanuję wasze granice i wasze zdanie, ale Mati, wydaje mi się, że ta informacja o dziewczynie to jest dosyć coś nowego. Jest to nowego. Oglądałam twój wywiad w podcaście Wykolejeni i tam dopiero byłeś w fazie randkowania, nie wiem, czy tak można to nazwać. Nie, tak to można nazwać. Zresztą do skutku. Tak, nie, może tak to nazwać. W sensie jest to pewnie jakaś szokująca informacja, ale... Poza tym, że jakby mogę powiedzieć, że mam dziewczynę, to chcę wszystko jakby wokół tego zachować dla siebie, bo nie chciałbym w sumie jakby wyciągać taką w sumie dosyć prywatną rzecz na taką publikę, bo obserwując w sumie takie związki publiczne i jak to wygląda, to szczerze strasznie mi się nie podoba fakt tego, że jakąkolwiek sytuację, może jakiś konflikt, który jest jakby publiczny, bo jest to związek. Nie podoba mi się strasznie tak, to ludzie komentują, bo to, co na przykład pokazuje, jakby załóżmy, nie, mam związek publiczny, nie wiem, jakaś kłótnia między nami, czy jakoś ze sobą nie rozmawiamy i jakkolwiek to widać, nie wiem, chociażby na jakimś Instagramie, YouTubie i ludzie po prostu wyciągają jakieś swoje teorie spiskowe, mimo że nie wiedzą 90 czy 95% czy sytuacji. Czy nawet coś takiego, żebyś, nie wiem, pokazywał się z nią przez tydzień codziennie i nagle jedna dzień byś tego nie zrobił. I nagle ludzie to komentują. Więc, razem. Tak, no więc dlatego ja staram się bardzo chować to tak prywatnie, ale nie mam jakby problemu z tym, żeby powiedzieć, że jakby mam. Rozumiem twoje podejście i też je szanuję, bo faktycznie wtedy w związku nie wpuszczasz innych osób do swojego życia i do waszej relacji, tylko dzieje się to tylko między wami. Ale zadam, mam nadzieję, delikatne pytanie, dlatego że w podcaście była mowa o randkach z Tindera. Pytanie, czy to faktycznie ta randka z Tindera? Tak, zostaje aplikacja i tak, udało się. Jasne, to co pozostaje nam chyba pozdrowić twoją wybrankę ukochaną. No, pozdrawiam cię.
wspaniale. To Emilko, zapytam oczywiście także ciebie, jak twoje sprawy uczuciowe? Czuję się, słuchajcie, jak taka wścibska ciotka, ale niektóre pytania mam wrażenie muszą paść. Tam, Emilko? Ale... A jest tam jakiś kawaler? Nie ma. Nie ma, ale to dlatego, że tak powiem, mi się nie śpieszy, ja też nie szukam tak... Na siłę, nie każdy robi co chce oczywiście, to nie to, że teraz będę hejtowała Mateusza, ale ja na przykład nie mam potrzeby zainstalowania żadnej aplikacji randkowej. Mam teraz takie podejście, że jak kogoś poznam i będę z nim miała dobry kontakt, to po czasie może tak. Ale to jest tak, że w tej chwili nie mam też takiej potrzeby, bym powiedziała, więc... Że jestem sama, tak po prostu. Jesteś w ogóle młoda całe życie przed tobą. Słuchaj, zawsze mama mi tak mówiła i tego się trzymaj. Boże, Mila, bo teraz co powiedziałeś, to będziesz pewnie miała dużo DM-ów. A wiesz, i tak ich jest dużo. Ja ich jest takie, pozdrawiam wszystkich, którzy piszą. Ale... Będziesz miała jeszcze więcej. No możliwe, no ale to trudno, w sensie, no trzeba z tym żyć. A jak mówię, nie czuję takiej potrzeby teraz, więc nie sądzę, że w najbliższym czasie to się zmieni, ale... Nie mówię nie, bo nigdy nie wiadomo. Macie szansę. No, aż tak się zapewne może. Wspomniałaś o tych DM-ach, więc zatrzymam się przy tym temacie, dlatego że wiem, jakie wiadomości, jakiego rodzaju potrafią wysyłać fani. Czy faktycznie to są też te niestosowne, czy raczej trzymają te granice? U mnie mam wrażenie, że raczej trzymają granice. Musiałabym skłamać, gdybym powiedziała, że nigdy nie było żadnej dziwnej wiadomości. No bo była, ale to jest, mam wrażenie... Będę normalne, patrząc na to, co robimy w mediach. Widzę, że Mateusz będzie miał jakieś ciekawe wypowiedzi, więc ja tylko dokończę, że pozdrawiam serdecznie wszystkich moich obserwatorów, którzy są tacy... Mam wrażenie, że to są tacy fajni, tacy ogarnięci ludzie. Z dużą częścią z nich dzielę pasję. Czy ostatnio wstawiłam tam jakieś filmiki z jazdy konnej, to też sporo z was napisało właśnie, że też jeździ... Potem tam spytałam, z kim się widzę na koncercie Harry'ego Stylesa na Narodowym niedługo, to dostałam mnóstwo wiadomości. Więc ja mam z nimi bardzo dobry kontakt. Też w ciągu kilku ostatnich dni spotkałam w sumie parę osób. I bardzo to lubię, poznawać ich na żywo. Więc na szczęście taka fajna grupka się zebrała na tych moich mediach. Mati, twoja reakcja na odpowiedź Milki? Ja chcę już wiedzieć, co było. Ja też jestem bardzo ciekawa. W sensie, bardzo ciekawa. Ja nie mówię, że mam samych dziwnych ludzi w DM-ach, ale... Jeśli ty uważasz, że jakby nie miałaś żadnych dziwnych sytuacji... Nie mówię, że nie miałam żadnych, że są, ale nie jest ich jakoś bardzo dużo. W sensie mówię o takich bardzo ekstremalnych sytuacjach, gdzie na początku myślałem, że ta osoba żartowała, ale była ona śmiertelnie poważna, gdyż uważam to za osobiście niestosowne pisać do osoby teoretycznie randomowej w internecie, bo wydaje mi się, że też... Ja się osobiście nie wiem, jak Emilia, zawsze się staram traktować jak taką normalną osobę, tak nie chcę się uważać za nie wiadomo kogo, po prostu wrzucam coś na Instagrama czasami i w sumie to tyle. No to przygodowa była raz taka sytuacja, że pewna osoba chciała odkupić ode mnie moją zużytą bieliznę. Naprawdę? Tak. I ty, rozumiem, potraktowałeś to jako żart? Na początku, to myślałem, że to jest coś w rodzaju żartu, że jakiejś prowokacji, ale nie, przekonałem się, że ta osoba była bardzo... A co, odpisałeś w ogóle? No tak, ja lubię odpisywać na takie rzeczy. No to może dlatego ja mam mniej takich sytuacji, bo jak dostaję ci tę wiadomość, to nie odpisuję. Ale widzę, że... To była wiadomość na zasadzie pełnej propozycji. Czyli z dziwnymi wiadomościami do Mateusza. Co? Nie, to był żart, nie. Okej, tak. Była taka sytuacja, tak. Kluczowe pytanie. Czy odsprzedałeś? Nie. Nie odsprzedałem takich rzeczy, nie zamierzam i nigdy nie odsprzedałem. A podrywały cię dziewczyny w sieci? Teraz wiemy, że już masz dziewczynę, ale jakby to jest dla nas news. Wydaje mi się, że na pewno, ale właśnie staram się w tym przypadku nie odpisywać, bo wiem o tym, że jeśli ja się podobam jakiejś dziewczynie i jakkolwiek bym jej odpisał cokolwiek zazwyczaj, no to... Wydaje mi się, że ona gdzieś w głowie może od razu pomyśleć, że może jakby mieć szansę. Tak. Może iść dalej. Może iść dalej, a zawsze staram się po prostu jak najwcześniej, kiedy mogę, po prostu dać taką granicę, żeby ta osoba się po prostu nie zraniła najbardziej. Pytanie, czy faktycznie już w życiu zdarza się, że ktoś do ciebie mówi Zosiu, a do ciebie Kacperku? Chyba cały czas mi mówią Kacperku. Tak, zdarza się. Byłam nawet ostatnio na planie, gdzie właśnie jeden z producentów przez chwilkę miał taki, a przepraszam, bo ja cię znam pod innym imieniem, znaczy producentów, tam osób z obsady, takich tam, nie aż producentów,
Ale tak to zdarza się, tak, że chociaż częściej to jest pytanie, czy ja jestem tą Zosią z Zosiki.pl, albo czy tam, czy ja to ja, ale mam wrażenie, że ludzie jednak kojarzą, że mam na imię Emilia, chociaż Zosia też czasami gdzieś słyszę. Czy to jest wkurzające? Dla mnie w sumie nie, w sensie mam takie, no... Lucy distance. No. Mati? No teraz jak powiesz co innego, to wyjdzie, że nie masz luzy i zyskasu, nie? Nie, ja naprawdę, ja doszedłem do tego momentu w życiu, że ktoś krzyknie Kacper. Nawet nie w stosunku do mnie, tylko słyszę po prostu gdzieś na ulicy Kacper, to ja się odwracam. Że teraz ktoś trochę jak takie drugie imię, więc ja już jakby jestem wyczulony, że słyszę słowo Kacper i od razu idzie ktoś, halo, czy to chodzi o mnie. Nie, jakby jestem przyzwyczajony, bo wątpię, że ktokolwiek zwraca uwagę na napisy w serialu Mateusz Pawłowski, tylko zawsze ludzie słyszeli Kacperek, no to się do tego przyzwyczaili, ale jeśli przykładowo kiedyś chciałbym, załóżmy, zacząć jakąś karierę na zasadzie odcięcia trochę się od roli, na przykład jak miał, wydaje mi się, problem aktor Harry'ego Pottera, Daniel Radcliffe. On miał z tym duży problem, żeby odciąć się od tej wszyscy roli. Wszyscy go znamy jako Harry'ego. I jakby on był właśnie głównie z tym kojarzony, a chciałby trochę pokierować swoją karierę w inną stronę, to jeśli jakbym był na jego miejscu, jeśli chodzi o próbę zmienienia toru, to wydaje mi się, że to mogłoby zacząć być męczące. Ale póki co, to nie mam z tym żadnego problemu. To pytanie, czy planujecie faktycznie dalszy rozwój w tym kierunku, czy zobaczymy was w innych rolach? Myślę, że jestem gotowa powiedzieć, że tak. Są jakieś projekty, niektóre dopiero tak raczkują, niektóre już tam bardziej się, że tak powiem, kręcą, ale jestem wręcz pewna, że tak. Wiem, że ty, Emilko, też prężnie działasz w modelingu, więc pytanie, czy aktorstwo, czy modeling? Nie umiem chyba wybrać. Ja uwielbiam oba te kierunki i no, one są zupełnie inne. Bo w aktorstwie się wcielamy w jakąś inną osobę, a modeling to jestem jednak ja, Emilia. Więc nie umiem wybrać, tak mi się wydaje. Chociaż w sumie w tym aktor... Nie, dobra, nie wiem. Skończmy na tym, że bardzo lubię jedno i drugie. I na szczęście mam w tej chwili takie szczęście właśnie, że mogę robić i to, i to. Jasne. Mateusz, jak jest u ciebie? Ja jestem bardzo niezdecydowany. W sensie nie wiem, czy chciałbym zostać na pewno aktorem. Na pewno wiem, że chciałbym robić coś z kamerą. Na zasadzie występowania przed kamerą, ale czy to jest konkretnie aktorstwo, to nie jestem pewien w sumie. Nie wiem, w czym będę się najlepiej czuć, póki co. To zatrzymam się przy tobie, bo wiemy, że ty w tym roku miałeś maturę. Tak. Jakie przedmioty zdawałeś i jak ci poszło? Ja zdawałem angielski rozszerzony, historię WOS, no i oczywiście standardowo polski i matmy angielski z podstawy. Matmy napisałem w miarę dobrze, około tam 60% z hakiem. Angielski podstawowy, mam nadzieję, że 100%. Ale rozumiem, wyników jeszcze nie było. Jeszcze nie, ale to takie moje oczekiwania. Polski nie poszedł mi za dobrze. Tak, w sensie, wydaje mi się, że zdam. WOS w miarę okej napisałem, historia totalnie mi nie poszła. A angielski rozszerzony to... Ale to sporo tych przedmiotów, historia, WOS. Angielski no jeszcze właśnie. Ustne. Dokładnie. Tak. Pytanie, czy myślałeś już o kierunku studiów, czy w ogóle pójdziesz? Teraz bardzo popularny jest tak zwany gap year, właśnie kiedy ktoś nie do końca wie, jak chciałby pokierować swoją przyszłością, to zrobić sobie taki rok przerwy i dowiedzieć się tego, jak będzie u ciebie. Ja uważam, jeśli chodzi o mnie osobiście, wiem, że gap year by się totalnie nie sprawdził na moim miejscu, bo ja wiem, że by się bardzo rozleniwił, ja bym na te studia nie wrócił, więc ja chcę po prostu iść na studia, mimo że nie mam konkretnego kierunku taki, który chcę iść, ale... Ale to by było bardziej takie humanistyczne czy ścisłe? Właśnie, o dziwo, chcę iść albo na kierunek psychologia, informatyka, albo na informatykę i to są właśnie te kierunki, gdyż nawet jeśli, załóżmy, nie wiem, co będę chciał robić w życiu, ale uda mi się skończyć te kierunki, to przynajmniej wiem, że one są w jakimś stopniu przyszłościowe. Tu trochę prywaty, ale mam wrażenie, że muszę to powiedzieć. To, że jeszcze nie wiesz, w jakim kierunku chcesz iść teraz, nie przejmuj się. Daj sobie czas. Słuchajcie, ja jestem inżynierem towaroznawstwa, a skończyłam tutaj siedząc i przeprowadzając wywiady. Także to pokazuje, że swoje życie można pokierować w każdym momencie, zmienić jego tor. Właśnie, nawet w każdym momencie to też jest dobre stwierdzenie. Tak, ja też słyszałam sporo takich historii. Nawet jedna z moich koleżanek, ona skończyła chyba filologię rosyjską, a jest w tej chwili instruktorem jazdy konnej, więc też w ogóle co innego. I znam, w ogóle nawet w mojej szkole przecież jest taka historia, że kilku nauczycieli, że tam ktoś, nie wiem, był na studiach tam matwi coś tam, a uczy polskiego na przykład, więc... Więc zobaczymy.
Pytanie jeszcze związane z aktorstwem, bo tak jak ty, Emilko, mówisz otwarcie, że będziesz chciała iść w tym kierunku, ty, Mati, jeszcze się zastanawiasz. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, jak te role wpływają potem na życie prywatne, czyli na przykład wy, jeżeli jesteście tacy grzeczni, ułożeni w serialu Rodzinka.pl, to potem jesteście tak odbierani przez ludzi. Czy zdecydowalibyście się na rolę czarnego charakteru? Ja... Jeśli chodzi o, nie wiem, czy może rolę czarnego charakteru, ale jeśli chodzi o taką rolę, gdzie chciałbym siebie zobaczyć, to na pewno chciałbym spróbować jedną z takich ciężkich ról, jedną z, może coś w rodzaju jakichś psychopatów, czy coś takiego. Nie, po prostu, nie wiem dlaczego, ale jakby chciałbym spróbować coś, co nie jest najczęściej wybieraną rolą. Tak, to jest trudne. I nie jest jakby rzeczą najłatwiejszą. Nie mówię, że mam jakby do tego predyspozycję, ale jeśli chciałbym się z czymś spróbować, to chciałbym spróbować coś takiego, co naprawdę jest dużym wyzwaniem. Na przykład ja bardzo lubię takie filmy, które ryją mi banie bardzo. Chociażby Joker, czy postać Jokera, to jest jedna z moich ulubionych postaci fikcyjnych i jak aktorzy tam grają, czy Phoenix, czy Ledger jak grał w Batmanie, to naprawdę jakby duży pokłon dla nich i właśnie chciałbym zobaczyć, czy dałbym sobie radę w czymś takim, jeśli miałbym wybierać oczywiście. A ja, czy bym, jeśli chodzi o ten czarny charakter, to zależy z jakiego powodu on byłby tym złym charakterem. Więc tutaj tak powiem bezpiecznie może, że zależy. Ale tak jak w sumie ty zahaczyłeś o jakieś takie inne wyzwania, to też bym się chciała do tego odnieść, że bardzo bym chciała i myślę, że to się wydarzy, znaczy mam taką nadzieję, tak? Zagrać na przykład w filmie czy serialu, to już wszystko jedno, z efektami specjalnymi na przykład. Myślę, że to jest mega ciekawe. Science fiction? No coś takiego albo, no ogólnie tak, coś takiego nie tak, że tak powiem, normalnego. Tak ja też bardzo lubię. Ja jestem w ogóle bardzo otwarta, ja mogę grać prawie że we wszystkim, ponieważ uwielbiam takie obcowanie przed kamerą, ale tak, takie wyzwanie bardzo chętnie bym podjęła. Science fiction to mi się od razu kojarzy z Hollywood, bo wiemy, że w Polsce chyba nie mamy zbyt wielu takich produkcji. Czy myśleliście też o tym, Emilko? To mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie decyzje, to nie zawsze zależą od aktorów, tak? Ale ja na przykład myślę o wyjechaniu na studia za granicę. Co może mi otworzyć dalsze drzwi, co doprowadzi do tego, o czym właśnie mówiłaś. Więc... trzymaj kciuki. Matura jeszcze przed tobą, dlatego tak. Tutaj zaczęliśmy od Mateusza, ale bardzo chętnie wypytam się o twoje kierunku studiów. Dlatego tak jak mówisz, studia za granicą, gdzie i co? Jak się dowiesz, to mi daj znać. Bo to jest tak, że ja wiem, że jeszcze mam czas, ja bym wolała wiedzieć, bo jednak mimo tego, że lubię czasami spontaniczność, to wolałabym wiedzieć już dokładnie, na co się zdecydowałam. A tak to w sumie zastanawiam się jeszcze. Myślę, że to raczej będzie za granicą. Też nie mówię, że na pewno nie zostanę w Polsce, ale raczej za granicą. Nie wiem, szczerze mówiąc, jeszcze w którym kraju i jaki kierunek, ale też myślałam, na pewno nie jakieś ścisłe, to na pewno nie, ale tak na przykład z mediami bardzo chętnie bym się związała, ponieważ nie tylko dosłownie siedzę w tym całe życie, no to lubię po prostu. Czyli co, dziennikarstwo czy aktorstwo? Szkoła aktorska czy może... A właśnie się zastanawiam, czy w ogóle, myślałam o szkole aktorskiej, o dziennikarstwie kiedyś też myślałam, ale zastanawiałam się bardziej nad po prostu, wiem, że są jakieś takie studia na przykład, które uczą, nie wiem, reklamy, więc zastanawiałam się nad takim podejściem do tych mediów od drugiej strony. No ale zobaczymy, co wyjdzie w końcu. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że za jakiś czas się spotkamy i wtedy już będziemy znać odpowiedź. Kochani, to teraz zatrzymajmy się przy takim stwierdzeniu, że sława w młodym wieku potrafi być niebezpieczna. No właśnie, to jest teza, z którą możecie się zgodzić albo zaprzeczyć. Kto zaczyna? A masz gotową odpowiedź? Bo ja tak sobie ja mogę tak... No to proszę. Wydaje mi się, że sława w młodym wieku jest niebezpieczna, ale to jakby dla dwóch stron, w sensie i dla samej osoby, która jest sławna i też może trochę dla otoczenia. Dlatego, że po pierwsze dla tej osoby może być to zagrożeniem, ponieważ nawet jeśli osoba, pomimo tego, że jest sławna, ale dalej jakby zachowuje się normalnie, nie zmienia jakoś swojego charakteru, z automatu może być bardziej oceniana, może jakby wydaje mi się, że osoba, która nigdy nie była wcześniej sławna i nagle staje się sławna, ma takie duże zderzenie ze ścianą, z taką rzeczywistością, że trochę jego życie jest wywrócone do góry nogami. Wydaje mi się, że nie każdy by chciał ciągle
żeby ktoś na nich patrzył, oceniał, analizował każdy twój ruch, czy to w internecie, czy jakiś karierowy, że jakby mam wrażenie, że osoby, które jakby uzyskały w jakikolwiek sposób popularność, są bardzo na świeczniku i tym bardziej jest to też takim zagrożeniem dla tych osób, że nie zawsze mogą mówić to, co chcą. Mm-hmm. Przez fakt, jak trochę działa ten show biznes, a mm-hmm. dla otoczenia, dlatego że czasami sława zmienia ludzi na gorsze, czasami jakby ludzie przyjmują założenia, że... Mam wrażenie, że was nie zmieniła ta sława. Tak zwana sodówka niektórym trochę niektóre sodówka uderza do głowy, właśnie mm-hmm. to może być dla otoczenia, że niektórzy bliscy mogą się gorzej z tym czuć, że ktoś jakby osiągnął jakiś sukces i ta osoba nagle dostaje jakichś dziwnych rzeczy w głowie. Tak, w ogóle ciężko jest, a propos tego, co właśnie powiedziałaś, to ciężko jest oceniać siebie, ale z mojej perspektywy mnie sława nie zmieniła i z perspektywy osób dookoła mnie też, więc tu się cieszę, że się zgadzamy. Czy to może być niebezpieczne, mówiłaś, tak? Nie wiem, czy możemy... Nie wiem, czy bym to nazwała niebezpiecznym. Wiadomo, że są pewne takie ograniczenia. Znamy wszystkie te przypadki, wiecie, Kevin sam w domu. A, że to, no tak. W takim... A, okej, okay, to myślę, rozumiem, myślę, to pytanie niebezpieczne. Myślę, że to bardzo zależy od charakteru danej osoby, ale też od jej otoczenia i od wsparcia na przykład osób dookoła, więc bardzo zależy. Myślę, że wszystko się może stać. Ale to bardzo zależy od osoby i na przykład jeśli chodzi o mój przypadek, to ja nie widzę. W sensie, ja z tego mam wrażenie, że wyciągnęłam samo dobro, chociażby takie rzeczy niby mniej ważne, a jednak przydatne, że na przykład, gdy musiałam się tej roli uczyć, często dość szybko, w sensie, że czasami nie miałam na to za dużo czasu, a wręcz często tak było, dostawałam na przykład dzień przed, no to wtedy się trochę ćwiczy pamięć, tak? A to się przydaje w życiu, czy nawet właśnie w szkole. Więc otworzyło mi też to, co robię, wiele dróg. To może trochę odbiegam od pytania, ale... Bo jeśli chodzi o to, że jak Emilka powiedziała, że jakby sława zmienia tylko na lepsze, albo dała znaczy, ci... Dobrze, mi dała. W jej przypadku, no, że w jej przypadku, no. To na przykład jak ja po sobie widzę, jak jakby sława mnie zmieniła, to na przykład też widzę jakby negatywy, które odczułem na sobie w wyniku tego, na przykład przez to, że jestem popularny albo sławną osobą i dużo osób mnie kojarzy, to bardzo jakby zmieniło mi się zaufanie do ludzi. W sensie jestem osobą mniej ufną, niż byłem na przykład kiedyś, patrząc na to, że poznałem trochę ludzi w swoim życiu i po prostu zauważyłem, jak dużo po prostu ludzi patrzy na mnie jako korzyść, jako coś, co chcą osiągnąć przeze mnie i dlatego właśnie to jest w sumie trochę negatywne, jakby mniejsze, co się zależy, ale w moim przypadku na pewno ograniczyło to zaufanie do ludzi. Pytanie Mati, czy ty potrafisz teraz już rozróżnić, kto jest kim i faktycznie dobierać sobie to otoczenie wokół ciebie tak na twoich zasadach, żeby tobie było z tym komfortowo? Staram się przynajmniej. Wiadomo, nie wychodzi mi to zawsze idealnie. Wydaje mi się, że każdy potrafi ukryć swoje najgłębsze intencje tak, że nikt ich nie zauważy, ale wydaje mi się, że potrafię jakby rozdzielić na przykład osoby bliskie, które wiem o tym, że nie wiem, lubią mnie dlatego, że jestem taki, jaki jestem prywatnie, ale zauważyłem, że w moim przypadku muszę trochę podzielić swoje życie na to takie biznesowe, że jakby mam z kimś znajomość dla korzyści obustronnej i nie ma w tym żadnej głębi emocjonalnej, a te jakby relacje z ludźmi, które polegają na przyjaźni, zaufaniu i tak dalej. Widziałam też taką wypowiedź twoją, po rodzince.pl nie wiedziałem, kim jestem. To co się pod tym jeszcze kryło? W sensie to jakby nie wiedziałem, kim jestem. To wydaje mi się dlatego też, że przez to, że plan filmowy ogólnie zawsze zabiera dużo czasu, to ja jako osoba, która oprócz tego, że się w sumie uczyła i chodziła na plan, to poświęciła po prostu bardzo dużo temu czasu. Miałem też jakby pasję obok tego, ale gdy właśnie nagle nam zakończyli ten serial, gdzie miałem przykładowo ileś tam czasu w tygodniu zajętego i nagle tego nie ma, to wydaje mi się, że większość osób, które, nie wiem, jakby przykład ktoś by stracił pracę, tak? Czy coś się wydarzyło, że nagle ich całe dotychczasowe życie nagle się zmienia, to wydaje mi się, że każdy mógłby stracić tę część siebie i muszą wtedy odnaleźć siebie na nowo. Jasne. Emilko, oddaję tobie głos, bo przepraszam, ale musiałam tutaj... A, proszę bardzo. Ciekawe stwierdzenie. Ja tu jeszcze tak może trochę wrócę do tego, co mówiłeś o zaufaniu do ludzi, że faktycznie trzeba o tym pamiętać, że dla niektórych osoby takie istniejące w mediach mogą być nie tylko dobrymi znajomymi, ale też jakimś źródłem korzyści. Ja mam wrażenie, że mam szczęście w życiu i nie spotkałam wiele takich osób, nie mówię, że wcale, ale wiele nie spotkałam, tylko faktycznie, no tak, już trzeba na to jeszcze bardziej zwracać uwagę, nie? I starać się tak rozpoznawać czyjeś zamiary.
Ale tak, jakbym tak miała na to spojrzeć ogólnikowo, to powiedziałabym, że zdecydowanie więcej zyskałam niż straciłam, jeśli w ogóle straciłam cokolwiek. Bo na przykład dostawałam kiedyś takie pytanie, czy czuję, że straciłam dzieciństwo, albo czy, że było mi coś zabrane. To nie, ja czuję, że zyskałam, ponieważ nadal miałam czas na robienie tego, co bym chciała, a jeszcze robiłam coś dodatkowego. I to było coś ciekawego, tak? Jakby nie jest to coś, co spotyka każdego. Więc bardzo to lubiłam i powiedziałabym, że ja zyskałam. Niedługo twoje 18 urodziny. Czy czekasz na nie? Czego się śmiejesz? Z niczego. Czy czekam na nie? Pasowanie. Przepraszam. No to już bym się nie zaproszę. Tak, czy czekam na nie? W sensie czas mija mi tak szybko, że to nie jest tak, że się nie mogę doczekać. Ja sobie spokojnie czekam i w sumie cieszę się, że one będą. Ale to nie jest tak, że odliczam dni, bo też bardzo też żyję tym, co jest teraz i się na tym chcę skupiać. Ale już to mam z tyłu głowy, że ona jest już za rogiem, no za pół roku już. Więc no, mało czasu zostało. Myślę, że będzie super i cieszę się, bo to jednak będzie taki nowy rozdział w życiu trochę. No tu się wy bardziej możecie wypowiedzieć na temat tego, jak bardzo osiemnastka zmienia się. Ja ci powiem, dlaczego ta osiemnastka jest kluczowa. Jak rozmawiam sobie z takimi młodymi artystami, twórcami, muzykami czy właśnie aktorami, to do 18 roku życia bardzo często to rodzice sprawują kontrolę nad finansami. Wiemy, jaka jest to. U mnie to tego nie ma czegoś takiego. W sensie oni, że tak powiem, pilnują ich, ale to nie jest tak, że ja nie mam do nich, nie wiem, dostępu, czy, że tak powiem. Czyli masz władzę nad swoimi pieniędzmi. No, tak. Tak, na szczęście ja w ogóle pozdrawiam serdecznie moich rodziców tutaj, bo są dla mnie dużym wsparciem i na szczęście nie utrudniają mi tego, co robię, a wręcz ogromnie pomagają na wręcz każdym kroku, myślę. Więc jeśli chodzi o to, to u mnie to się nie zmieni raczej nic w tym przypadku po tych urodzinach. Słyszałam co prawda od niektórych właśnie twórców internetowych, że zmieniają się trochę współprace po tej osiemnastce. Że niektóre firmy, nawet mimo bycia profesjonalnym, będąc trochę młodszym, inaczej podchodzą do człowieka po tej symbolicznej osiemnastce. Myślę, że na pewno to ma wiele plusów, więc to nie jest tak, że jakoś jestem, nie wiem, przestraszona, że to się zbliża. Cieszę się. Mati, ty 18, a nawet 19 urodziny masz już za sobą. Tak. Widziałam huczne świętowanie, nawet chyba tam było parę znanych osób. No, była Emilka i w sumie no Adam. A to chyba ze wszystkich. Jak się bawiłeś? Nie, po prostu ja w życiu chyba nie zorganizowałem żadnej imprezy, takiej imprezy. I postawiłem sobie jako wyzwanie, nie wiem, może ktoś będzie kojarzyć, kto wygląda na ten wywiad. Chciałem zrobić swoją osiemnastkę, coś w rodzaju projektu X, takiego filmu, gdzie po prostu zaprosili wielką ilość... w moich czasach, słuchaj. No właśnie, więc chciałem po prostu zrobić taką jedną wielką osiemnastkę, zrobić taką największą imprezę, jaką umiem. I po tej imprezie już jakby zamykam robienie imprezy z swojej strony. I mam nadzieję, że to wyszło. No właśnie, chciałam się też wypowiedzieć jako gość, że w ogóle przypomniał mi telefon ostatnio. Jakieś tam zdjęcia i nagrania sprzed roku. I wspominam to naprawdę mega miło. To... A właśnie, bo to była moja pierwsza osiemnastka. Tak? Czyjaś. Tak? Chyba, no. No, bo dopiero teraz tak się bardziej zaczynają osiemnastki moich znajomych. Ale mi się bardzo podobało i poznałam sporo nowych, fajnych ludzi i było naprawdę super, więc wyszło ci. Dzięki. Starajmy. Puszczają cię rodzice na imprezy? Pytam, bo z własnego punktu widzenia, kiedy ja miałam te 17 lat, to miałam czasami problemy. No ale chyba to jest właśnie kwestia tej rodzicielskiej władzy, że jedni pozwalają, inni mają trochę gorzej. Ja mam bardzo dobrą relację z rodzicami i to jest tak, że jeśli chcesz gdzieś wyjść, to w sumie chyba jeszcze nie było takiego jakiegoś przypadku, żebym nie mogła, ale ja też nie jestem typem takiej imprezującej osoby. To nie jest tak, że ja co tydzień gdzieś tam w jakiejś klubie biegam, tylko ja bardzo lubię sobie tak czasami wyjść, szczególnie w wakacje, na jakichś takich wyjazdach z rówieśnikami, ale to nie jest tak, że mam potrzebę chodzenia tam częściej w jakieś niebezpieczne miejsca, ale mam wrażenie właśnie, że to też zależy od rodziców. I tu na chwilę przerwę, tak jak przed wejściem tutaj z Mateuszem rozmawialiśmy o tym, że ten wywiad będzie trwał około godziny. Właśnie fajne jest to, że może się rozwinąć, nie? Więc to właśnie będę kończyła, że to bardzo zależy od relacji, mam wrażenie, z rodzicami. I my sobie nawzajem ufamy i to nie jest tak, że oni, nie wiem, myślą, że ja poszłam do koleżanki, a tak naprawdę się plączę gdzieś po mieście o drugiej w nocy, tylko ja im zawsze mówię, gdzie jestem.
I myślę, że to dlatego, że oni mi nie zabraniają za dużo, to ja chętniej po prostu się z nimi komunikuję. Mamy taką raczej przyjacielską relację. Więc nie mam jakiegoś takiego problemu z wychodzeniem gdzieś, ale to też nie jest tak, że muszę często o to pytać, bo raczej tak w sumie tak głównie w wakacje, jeśli już na jakichś wyjazdach tak chodzę. To jest wspaniałe, co mówisz i życzę tego i takiej relacji każdemu, bo widać w tobie taką dużą wdzięczność i to, że faktycznie możesz liczyć na to wsparcie. Tak, tak, to prawda, cieszę się, że to widać. Na twoich urodzinach oprócz Emilki był także Adaś Zdrójkowski. Jak wyglądają wasze relacje właśnie z pozostałymi aktorami? Bo rozumiem, że skoro nie było reszty, nie trzymacie kontaktu? Ja w sumie trzymam kontakt z chłopakami i z moim serialowym tatą też. Z czym tak naprawdę cały czas w stałym kontakcie. Ostatnio właśnie rozmawiałem z panem Tomaszem. Jesteśmy jeszcze na pan. Naprawdę? Tak, jestem jeszcze z nimi na pan. No to ostatnio właśnie pytałem się, bo byłem w Berlinie ze swoimi znajomymi i się właśnie pytałem, co zwiedzić i normalnie tak opowiedział mi, jakie muzea czy ważne miejsca warto odwiedzić w Berlinie. Tata. No jak prawdziwy tata, no. A na planie był bardziej tatą czy kolegą? Ciężko powiedzieć. Wujkiem. Trzecia opcja taka. Wujkiem. Wujko tata, ja tak to określił. Jasne. Tomasz Karolak w trzech słowach? Nieprzewidywalny. Uważam osobiście, że jest inteligentny. Tak, uważam, że jest inteligentny. I zabawny. No, o to też chciałam dodać właśnie. A ty, Emilko, czyli tak, zabawny? No to ciężko będzie wybrać inne. Powiem tak, że to się zgadza z Mateuszem. I jeszcze wrócę trochę do tego kontaktu z resztą obsady. Ja najczęściej, jeśli już się widuję z kimś z rodzinki, to na jakichś eventach. Tak się widziałam ostatnio z Adamem, z Julią kilka razy, z Wiktorią też. Też czasami piszemy, właśnie z Maćkiem też wcześniej, nawet u mnie w szkole był. Więc mamy ten kontakt. On nie jest stały może, ale jest. Wrócę do mojego wywiadu z Adamem Zdrójkowskim, bo on mi faktycznie powiedział, że kiedy on był na planie rodzinki.pl, to Małgosia Kożuchowska i Tomasz Karolak byli takimi trochę rodzicami. Czy faktycznie między wami też była taka więź? Czy może z racji waszego wieku wy jednak pewnie mieliście też jeszcze opiekunów na planie innych? Tak się domyślam, a jak jest, to już zostawiam wam. Ja się osobiście w sumie zgadzam z Adamem, bo mam wrażenie, że trochę mieliśmy przekazane takich rad rodzicielskich, co robić w życiu, co nie, jakby byliśmy, wydaje mi się, w pewien sposób prowadzeni i pomagali nam. Na pewno to nie jest coś w rodzaju takiego zwykłego kolegi, ale w pewien sposób przejęli niektóre funkcje takiego rodzicielstwa. Ja spędzałam trochę mniej czasu na planie niż właśnie na Mateusz czy Adam, ale na pewno zyskałam też właśnie na tym kontakcie z nimi. Pamiętam też z panem Karolakiem faktycznie grałam jakąś scenę i był taki moment, kiedy miałam po prostu do niego podejść i głęboko mu patrzeć w oczy i mu coś tłumaczyć, taka jak ta Zosia, taka zwykle wygadana. No i wiadomo, że ja młodsza do kogoś starszego i to jeszcze właśnie aktor, plus pan Karolak jest taki ekspresyjny dość to człowiek. Prawda, bardzo nawet czasami. To jakby starałam się to robić, ale w pewnym momencie między ujęciami on właśnie pogadał ze mną na ten temat. I tutaj jest kolejna rzecz, którą może powiedzieć, że zyskałam właśnie z planu, czy z relacji z takimi już ludźmi po fachu. No to się przydaje w prawdziwym życiu, tak też na co dzień. Taki umiejętność utrzymania kontaktu wzrokowego albo głębokiego patrzenia w oczy. I niektórzy z tym mają problem. Ja nie mam, ale na pewno właśnie pan Karolak mi w tym pomógł. Tam wtedy sobie o tym pogadaliśmy, ale wiele razy nam jakieś rady dawali i zawsze było mega miło. I to nie było tak, że przez to, że oni byli, nie wiem, czy starsi, czy już bardziej sławni, czy rozpoznawali, to nie było tak, że się uważali za lepszych, tylko tak się zajmowali tak, tymi no, opiekowali tak, się, no. Dziećmi z planu, nami. Powiedzieliśmy sporo dosyć o Tomaszu Karolaku, więc zapytam jeszcze o Małgorzatę Kożuchowską. Jaka Małgorzata Kożuchowska jest? A właśnie, czy to było tak może trochę nieprofesjonalnie, ale ty z nią wywiad przeprowadzałaś. Chyba tobie, tak, prawda? Tak, to tak mi się wydawało. Tak. Widziałaś, jak się o tobie miło wypowiedziała? Mega mi było miło. Po prostu no, naprawdę pani Małgorzata jest przemiłą kobietą. Było mi mega miło, naprawdę, jak to usłyszałam. Też parę razy się widziałyśmy po rodzince. Czy też kilka razy robiłyśmy razem live'y na Instagramie, parę razy też się spotkałyśmy na jakichś wydarzeniach, podczas jakichś wydarzeń. I za każdym razem było mi naprawdę mega miło. Uwielbiam. Mateusz, Małgorzata Kożuchowska w trzech słowach. Zdyscyplinowana,
punktualna i również inteligentna. Okej. To kochani, zbliżając się już ku końcowi, gdzie widzicie się za takie 10 lat? Ale trudne pytanie. Masz, będę miała prawie 30 lat. Ja nie mam pojęcia. Ja nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Jest faktycznie trudno. Ja chyba też nie, bo to jest... Życie się czasami zmienia w ciągu, nie wiem, no z dnia na dzień. Mm-hmm. A 10 lat to jest, no, mnóstwo czasu. Ja ostatnio zmieniłam szkołę i podjęłam tę decyzję. Myślałam o niej przez dłuższy czas, ale tak, żebym już była tego pewna, to stało się to dość szybko. Mm-hmm. I to nie jest może największa decyzja życia, tak? Zmiana szkoły jakaś czy coś. Ale jednak to mi tak jeszcze bardziej pokazuje, że w sumie nawet nie wiem teoretycznie, mimo tego, że tam wakacje zaplanowane i tak dalej, to nie wiadomo, jak życie będzie wyglądało, nie wiem, za miesiąc na przykład, tak? Ale jakbym miała powiedzieć, na co liczę, to mam nadzieję, że będę spełniona i szczęśliwa. Tego wam życzę, żebyście zawsze żyli w zgodzie ze sobą. Jakkolwiek górnolotnie to brzmi, tego się trzymajmy. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy za to, że mogliśmy tu dzisiaj być. Dzięki, kochani.